Witam ponownie w Horizon Zero Dawn. Wielka chwila, idziemy teraz wymienić ogniwa i zdobędziemy starożytną zbroję, więc jest ten moment wreszcie. Łapka, subskrypcja, lecimy z Koksem już teraz do naszego miejsca. Już do naszego miejsca starożytnej zbrojowni i tutaj będę mógł już teraz zasilić te trzy ogniwa i pewnie uruchomić drugą część, także myślę, że damy radę, Przeszliśmy naprawdę kawał drogi, żeby to zdobyć. Udało się w poprzednim odcinku ostatnie ogniwo tutaj zdobyć. To było przy okazji fabuły, więc też ciekawa sprawa. Natomiast idziemy. Tutaj pamiętacie, już myślę, że kilkadziesiąt odcinków temu. Te rzeczy wytrzymają mocno zbroję. Może jest sposób na uruchomienie mechanizmu i zwolnienie zaczepów. Taka zbroja. Ej, a w takiej Elizabeth nie wychodziła? Czasem? Ej, kurczę. Elizabeth była w takiej, nie? Ale jaja, to może być ta zbroja. Ale to by była heca. Dobra, wrzucamy. Jeszcze dwa. Pyk. Let's go! No i słuchaj, to ostatnie. I teraz muszę... Mam wszystko podłączone. Teraz ustawić pokrętła. To musi być jakiś kod. 90, 270, 360 to są stopnie, tak? 90 to sobie... Chyba w tą stronę oni liczą. Dobra, 270 to będzie w tą. 360 to nic, 450, czyli kolejne w bok. Mam nadzieję, że dobrze liczę. 630. Udało się. Dobra. Poszło. Teraz te zbroje. Poszło. Dobrze. Teraz zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Ale chypę. Już? Skrzynia z ubiorem. Skrzynia z ubiorem. Ja to myślałem, że będą fanfary jakieś. Dobra, weźmiemy sobie wszystkie skrzynki. Dobra. Jeszcze tutaj. I uwaga, splot osłony, proszę państwa. Bierzemy. Bierzemy i teraz... Ekwipunek, ubiory. Proszę państwa. Proszę państwa, jak to wygląda? Super wygląda. Splot osłony, bardzo rzadki. Aktywuj. Wytwarzanie. A tutaj nie mam nic dodatkowego. O kurde, ale mam inny pasek zdrowia. A co to jest, jakaś tarcza? Ej, chyba mam tarczę, co? Patrzcie, jak się świeci. Ole mega. I to będzie ta zbroja Elizabeth. Muszę poczytać, czekajcie. Ekwipunek. Ubiory. Starożytna technologia znaleziona przez Aloy i naszyta na norańską skórznię. Wytwarza absorbujące ataki pole siłowe. Po wyczerpaniu wymaga czasu na powtórne naładowanie. Ej, to mamy takie dodatkowe pole. Bez modyfikacji akurat. No ale mamy tarczę, nie? Łe, to teraz easy. Ale super, co? I tylko ta zbroja ma taką tarczę? Ja pierdykam, patrzcie to. Ale mega. Ja akurat... nie lubię jakby tego na głowę nigdy. Ale super efekt. No to dobra, super efekt. To idziemy się pobawić, nie? Mówiłem, że zrobimy sobie jeszcze te dwie misje poboczne. Więc zrobimy. Zrobimy te dwie misje poboczne. Tutaj. Okej. Bez przebrania.
Tam się coś dzieje, tam się coś dzieje. Bez przebrania nie mogę wejść, czyli jesteśmy na Golasa, a to nie wiedziałem. Ej, no to mamy, proszę państwa, mamy super zbrojkę, no wygląda super. Jest naprawdę fajny efekt i dodatkowo mamy taką tarczę, więc teraz w sumie jesteśmy nieśmiertelni, nie? Byliśmy nieśmiertelni i jesteśmy nieśmiertelni. Ole jaja. Super to wygląda. Jeśli mam tam iść, lepiej mieć na sobie przebranie. Przebranie? Aha, czyli muszę akurat włożyć teraz to. Co wy gadacie, no? Czyli to muszę włożyć, czekajcie, to. Służka cienia. Nagroda za zdrajcę. Ciekawe, ciekawe. Jesteśmy tutaj mile widziani, ale... Przepiękna ta zbroja. Będziemy chodzić w dodatku. Jedzenie przysyła królowa matka Nasadi. Wie, że jest ciężko, ale pomaga jak może. Proszę, ale zostawcie też rodzinę. A to jest ważny w sumie quest. Słyszałam o tobie szepty, dziewczyno. Dosiada maszyn, dziwna włócznia, prześliczne piegi. Podobno masz nawet sumienie. Nie może być. Kim jesteś? Z pewnością nie należysz do Karcza Cienia. Jestem Vanasha. Na razie wiedz tylko, że jestem szeptem rozsądku w tej jamie szalonego skowytu. Wiem coś o tym. Z pewnością. Zupełnie jak Utid. To dobry człowiek, więc Karcza Cienia chcą go zabić. Trochę poszperałam. I myślę, że zmierza na Zielony Stok. Ci najemnicy na pewno szybko go znajdą. Mam przeczucie, że przydałaby mu się pomoc. Handel? Nie wykręcaj się i powiedz, kim naprawdę jesteś. Chyba nie rozumiem. Równie dobrze możesz mi kazać nie być uroczą. Nie da się. Ale cię lubię, więc posłuchaj. Mam przyjaciół w południku i wyświadczam im czasem przysługi. Utid może im się przydać, o ile przeżyje. Utid? Skąd wiesz, że Utid jest niewinny? Umiem zadawać pytania. Widziałam, jak karmi sieroty z własnych racji, a poza tym karze każdego, kto skrzywdzi słabszych. Pomysł, że mógłby zabić Itamena, jest niedorzeczny. Pewnie trafił na coś, co może ośmieszyć kapłanów. Poza tym, Bahawas nie ryzykowałby uśmiercania tak szanowanego człowieka. A mieliśmy Bahawasa, nie? Ostatnio. Ale fabuła... Miodzio, miodzio. Tylko teraz musimy troszkę zboczyć z kursu na dodatek i wrócimy na ostateczne rzeczy, nie? Skąd wiesz, że jest na Zielonym Stoku? Wie, że będą go gonić, więc potrzebuje kryjówki, którą zna i której łatwo będzie bronić. Kiedyś na tych wzgórzach sam jeden opierał się całemu klanowi bandytów. Moim zdaniem sięgnie po sprawdzone rozwiązanie. Ale też bardzo fajnie, bo ten Silence w sumie zakończył na razie wątek i mamy teraz Hadesa po prostu unicestwić i zobaczymy, nie? Ale taka przerwa jest całkiem. Nie jesteśmy w pół zdania aż tak. Zrobię co w mojej mocy. A co z tobą? Ale co ze mną? Co zrobisz, jak będę ryzykować? Przydatne rzeczy, mała łowczyni. 3 martwe drzewa na wschód od zmierzchu. To początek Zielonego Stoku. Powodzenia. Jak ja zmienię tu ubranko, to mnie zabiją? Pytanko. A, nie mogę. Ale jaja. No to tak. Idziemy do 3 martwych drzew. Proszę państwa. Ciekawie, to widzimy się na miejscu, co? Ja już tam przebiorę się kulturalnie w nową zbrojkę, nie będziemy oszczędzać. I tam lecimy. Dobra, jesteśmy bliziutko. Ale no, praktycznie teraz nie jesteśmy w walce do zniszczenia, nie? Jak mamy 2 paski zdrowia, to tak chyba działa. Ale jaja. No świetna sprawa. Wydaje mi się, że wszyscy, którzy grają, to będą w tej zbroi latać później.
Praktycznie każdy, nie? Trzy martwe drzewa, dokładnie jak powiedziała Vanasha. Zobaczmy, czy Utit tędy przechodził. Ślady prowadzą w górę. To musi być zielony stok. Tutaj? W górę, tak? Ale przepiękne, jakie jaja. Ale wydaje mi się, że jest bardzo podobny do tego, który miała Elizabeth. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. No teraz to nie wiadomo właśnie, bo mamy pancerz regenerujący i ja bym chciał z kimś zawalczyć tutaj. Ale to jest właśnie to połączenie, nie? Tego świata. Czas na wspinaczkę. Połączenie tego świata pradawnych, czyli no 2060. No i tego zrównanego z ziemią, nie? Nowego. W porządku. A Aloy, co ciekawe, dopiero 19 lat. Mega, mega to wymyślili. Szacuneczek, jeszcze oczywiście nie jest koniec, ale już teraz szacuneczek za tą fabułkę i za wymyślenie tego całego świata, nie? Bo bardzo, bardzo często wszystko jest na jedno kopyto w tych jakiś post-apo. Wiadomo, to nie jest zombie, nie? To jest zupełnie inna gałąź. To jest bardziej takie science fiction już. Dobra, udało się. Gdzie się podział? Resztki jedzenia. Utit pewnie sprawdzał, czy nie jest śledzony. Pewnie wciąż idzie. Muszę go dogonić. Ale nad czym bym tutaj popracował? No, twórcy już pracują. Bo też nie wiadomo, czy będzie ta gra w 2021. Bardzo możliwe, że nie będzie dwójeczki. Że będzie dopiero na wiosnę. Natomiast te questy poboczne zdecydowanie do poprawy, bo są takie... Widać, Utit polował. Że są na jedno kopyto, często jest śledzenie i nie mają takiej werwy jak fabułka, nie? Ogołocona ze wszystkiego. Utit zbierał składniki, pewnie na amunicję. Jastrząb błyski, szukają padliny. Dobra, zobaczmy. Ogień najlepszy na latające, nie? Żeby trafić. Ej, patrzcie to! Jakie jaja! Tylko tyle nam biją. A nam się to odnawia w ogóle. Ale masakra. Nie, to jest masakra, jeszcze taki dźwięk jest. Fantastyczne, nie no, ta zbroja to jest jakiś sztos. Sobie pochłaniamy te obrażenia, nic nam nie robi. Easy, nie? Dobra, wracamy do niego. Gdzie on mógł stąd pójść? O kurde, jakaś duża maszyna. Niełatwa zdobycz, ale wartościowe części. No i patrzcie, my mamy cały czas full zdrowia. Ale jaja. Martwe to z takim... Więcej złomu dla Utida. To z takim Hadesem to chyba damy radę, nie? I to będzie idealne pod dodatek, żeby sobie zrobić. No ale dodatek był i tak później wydawany, więc tak każdy normalnie grał, nie? Na początku. Ale fajnie wygląda, fajnie. Następna już nie chybi. Utit? Za młodaś na łowczynię. Albo jam za stary na woja. Nie jestem tu w sprawie ceny za twoją głowę. Wierzę w twoją niewinność. Niewinność? No to chodź. Jeśli to sztuczka, to dobra. Zasłużyłaś na łup. No ten poboczny fajny. Z
cutscenkami. I tutaj też spoko, że ten niebieski kolor wrócił, nie? Ten taki tradycyjny. Ciekawe. Bez sztuczek. Gadaj. Dobra. Mów. Chcę wiedzieć, co się zdarzyło w Zmierzchu. Co się naprawdę zdarzyło. Dobrze. Od tygodni każdy świt w obozie niesie śmierć. Zawsze we śnie, bez walki. Starcy, kalecy, czasem młodzi. Ci, co nie mogli walczyć. Powinienem dostrzec, o co chodzi. Czemu ktoś by to zrobił? Myśleli, że to klątwa, jakiś zły duch. Ale to był człowiek. I cicha trucizna. Udało się go schwytać. Stanął przed Bahawasem na Sądzie Słońca. Znowu ten Bahawas. Arcykapłan Bahawas? To on wyznaczył nagrodę za ciebie. Tak. Podziękował mi za gorliwość. I kazał uwolnić Łotra. Widzisz? To on nakazał odstrzał. Potem ruszyli. Chciałem umrzeć z oddziałem, by ich lojalność coś znaczyła. Oddałem Słońcu 20 lat. I na co? Zło i śmierć. A gdzie honor? Ofiara? Prawdziwa ofiara? Taka, której nie znają kapłani i władcy. To jakiś ponury żart. Jeśli szukasz honoru, Karcza Słońca to dobry wybór. Może są trochę sztywni, ale godni zaufania. Karcza najechali kiedyś ziemię Nora. Najeżdżali dosłownie wszystko. Taka była wola Słońca. Zrobiłem, co mi kazano. Bywało gorzej. Ale jako ich kapitan... Nieważne, co zrobiłeś. Nie mogę cofnąć czasu. Ale Karcza zmieniają się na lepsze. Ty też możesz. Być może. Awad nie rozumie, czego Słońce chce od swoich żołnierzy. Być może rozumie aż za dobrze. Mówisz jak niewinny Marad. Ja ci dam Marada. Jesteś dobrym człowiekiem. Ale czemu zadałeś się z Karcza Cienia? Nie rozumiem. Jasne, że przez Itamena. Był prawdziwym królem Słońca. Itamen to tylko dziecko. Tak. Nieskażone naczynie. Młody. Wierzyłem, że był czysty. Wykorzystali go. Naszą wiarę. Teraz to widzę. W południe cienie znikają. Bahawas nie musiał mnie hańbić. Sam to zrobiłem, służąc gnijącemu tronowi. Znam kogoś, kto może cię z tego wyplątać. Na imię Mavanasha. Ale najpierw musisz się stąd wydostać. Kim jesteś? Niby łowca. A rozkazujesz jak żołnierz, który... Najemnicy. Myślisz, że przyszli mnie uniewinnić? Było zostać na równinach, Karcza! Kiku! Góry należą do nas! Zabójców Kikuka! Co za ekipa? Jak już z sobą skończymy, nawet echo po tobie nie zostanie! Nie było ciężko cię wyśledzić. Prawie jakbyś chciał zginąć z przytupem. I tutaj mnie masz. Tutaj, smalce! Dobra. Proszę państwa, proszę się palić w pokoju. Ten dźwięk jeszcze zwolniony. Ale lufa. Już jestem niezniszczalny. Co sobie jaja robicie, co? Chodźcie, poślemy resztę do środka, jak tylko dotrą. Patrzcie, to się teraz regeneruje. Nie wierzę po prostu. Kiku! W łeb byś nie chciał! Za mój honor! Od was zależy! A, teraz mamy mocniejszą tą lancę. I czekajcie, patrzcie to. Oh my god. I to chyba będzie w drugiej części to pokazywali, nie? Te umiejętności lepsze. A, mamy taką elektrykę. Ale heca. Ale świetne są te odbicia. Ja cię kręcę, no szok. Teraz to się giera zaczęła, nie? Cały czas atakować! Ciągle jeszcze nadchodzą posiłki!
Uwaga, kryć się! Kurde, to się regeneruje. Nie wierzę. Słuszna walka! O ile ktoś tu przyszedł, dzień dobry. Po panu w dupę strzelę. Przenieśmy walkę do nich. O, jeszcze poziom. To jeszcze nie wszyscy. Chodź za mną, mam na górze zapasy. Może karate, co? Dobra, idziemy. Ale super jaja. Super jaja są. Nowa zbrojka. Nieśmiertelność. Raz. No i ta lanca, nie? W sumie jeszcze ta lanca. Łap co możesz, póki mamy czas. Czyli takie ulty będą w drugiej części, nie? Bo to było na tym gameplayu z tym. Z tym bandytą tam się biła i. I taki ult poszedł. Właśnie z tej lancy. Zabieram. Takie ładowanko było, takie na niebiesko i. Dodatkowy strzał mocny. No i fajnie. Nowe bajery muszą być, nie? Mości oseramy! Przełamanie solidnej obrony to największa przyjemność. Dobrze, wspaniali. Mamy tu kapłana, zafundujmy mu przedstawienie. Znam ten kaptur. Od dawna mam z Bahawasem na pięku. Będzie ciężko. Postawiłaś na przegraną sprawę. Nie zamierzam dzisiaj zginąć. Ja tak. Ale zaczynam się zastanawiać. Dobra. Oj, uniknąłeś śmierci, panie. Nie dowiesz się, co cię walnęło. No, mogę tam wejść jakoś? Dobra, uważaj. Przyjdźcie tutaj, a nie. Będę łaził po was, co ja? Nie mam. Nie mam co robić, tylko będę łaził po was. Nieźle! Po lewej! Ale moim wspaniałym trudności dają siłę! Po lewej, po lewej! Naprzód, chłopcy! Naprzód, chłopcy, po lewej! Dobra, taką lufę potrójną. Ten się schował. Dobra, fajnie. Teraz! Teraz, 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 go! No, o czym tu w ogóle rozmawiać, nie? Są jakieś jaja teraz. Z lancy. Ale dostał z lancy. No panie co? No dobra, wstał. Wstał mój kompan. I tylko wy zostaliście. Okej. Ale dostał lufę. A ten się gdzieś tam za oceanem chowa. To będzie też śmierć. Wy będziecie tak strzelać sobie? Nie, nie chce wam się podejść? No nie, to najwyżej zginiesz i tyle. Tyle będzie z ciebie, a można taką rzucić dynamiczną kulkę? Wciąż wężą. Ach. Nie palam się tutaj do zabawy, chłopcy. Ja.
Ciekawe, czy ten jest w stanie ich zabić. Dawaj, dawaj, kompan. To będzie dla ciebie. Ojej. No mamy jakiegoś... jakiegoś pampra, który się bawi z nami. Nie do... To już ostatni wspaniali. Bahawas myślał, że starczy mu ludzi. Czas wymierzyć sprawiedliwość. Pójdziesz ze mną? Pójdę. Ej, to patrzcie, jakie długie zadanie poboczne, nie? Ale robimy. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę z zadań pobocznych. No dawaj! No i na przykład takie elementy... To nie będzie proste. Do poprawy. Bahawas ma jeszcze osobistą straż. Bahawas? Bahawas... Co tu zostało po tych żołnierzach? Tylko lśniące amulety za stówkę. Hendy, zaraz go dostaniemy. Hendy. Zbierz marszczyn. Musiałem sam tu przyjść, aby zakończyć twe męki, Utid. I swoje. Doprowadzili nas tu obcy. Ale teraz nie żyją. A ich cena stała się do przyjęcia. Ale dość już szpilek. Przyszedł czas na Klingi. Usunąć ich słońcu z widoku. Co ty mówisz, Bahawas? O kurde. Karża cienia. Potężni wojowie. Potężni magowie. Potężni wojownicy, którzy zginą dzisiaj w ofierze. Niestety. No i lancą. Elektryczną lancą dostał. Gdy padnie na nich cień. Co to się stanęło, panie? Co? Co to się stanęło? Czekaj, mam coś dla ciebie. O, taką lufę. Zabić pan zostanie potraktowany fajerwerkami na Sylwestra. Jak miło. Utid, co żeś nabroił? Powiadaj się. Albo mnie podsać. Słuchaj, Aloy. Będziemy powtarzać tą czynność 3 razy tak samo. Dasz radę? No i hop, hyt. Nie wierzę, że to się dzieje, ale... tak dobra gra i niekiedy ma takie właśnie mechaniki. Jakiegokolwiek targu z nim dobiłaś, podwajam. Dam ile zechcesz. Nie. Mam już tego dosyć. Kłamstw, przemocy i tych twoich tanich pachnideł. Sam się chyba nie zabijesz. Musiałem. Musiałem. Usuń słabych, lub wszyscy Karża Cienia przepadną. To nie rozwiązanie. Ale może słońce znajdzie coś cennego wśród twych kości. Oj, Bahawas, doigrałeś się. Naprawdę niezłe fajerwerki. Trochę ci to zajęło. Byłam zajęta. Jak myślisz, co się stało z bandą Jana, tymi drugimi najemnikami? Poza tym musiałam załatwić ściganemu przejście do południka. Daj nam chwilę, Utid. Rozumiesz. To piękny dzień. Nie sądziłam, że Bahawas wpadnie we własne sidła. Jego śmierć otwiera cudowne możliwości. Pamiętasz Itamena i Nasadi? Króla dziecko i jego matkę pilnie strzeżonych w zmierzchu? Po zniknięciu Bahawasa nikt ich nie będzie pilnował. Chcę ich wydostać. No i możesz mi się przydać. Co ty gadasz? Porwanie króla słońca Karża Cienia to wielkie wyzwanie. To nie porwanie. Chcą ruszać do południka. Na pewno. Skąd ty to wiesz? Udawałam jedną ze służek Nasadi. Ona się boi. O siebie, oczywiście, ale głównie o Itamena. Dlaczego się nimi przejmujesz? Itamen to ważna figura dla Karża Cienia.
Gdy go stracą, nie będą już mieli żadnego poparcia dla swoich działań. Poza tym, to tylko chłopiec trzymający się mamusi. Wiesz, że zrobił mi kiedyś małego żuwacza z zapałek? Nie był zbyt ładny, ale to nic. Dotąd nikt niczego dla mnie nie zrobił. Oj. Co teraz będzie z Utidem? Bez obaw. Dałaś mu drugie życie, a ja to mogę wykorzystać. W południku szukają doradcy wojskowego. Miejmy nadzieję, że pomoże to Awadowi w zakończeniu rebelii Kardża Cienia bez niepotrzebnego rozlewu krwi. A co z tym Bohomazem? Co się stanie w Zmierzchu, skoro Bahawas nie żyje? Wspaniale! Kapłani spanikują, będą zmagania o władzę, zaciekłe walki i ciosy w plecy, same rozkoszności. A przede wszystkim zajmą się czymś innym. Bahawasie, twe życie nie było dobre, ale twa śmierć jest jak pięknie rozkwitłe kwiecie. No, nie myślałem, że tak super poszło. Czego potrzebujesz, aby wydostać Nosadi i Itamena? Bahawas nie żyje, więc w Zmierzchu będzie łatwo. Poradzę sobie. Wyzwanie będzie przejście granicy Królestwa Słońca. Znajdź mojego drucha, Chładiwa Trzy Palce, koło Spalonego Brzegu. Najęłam jego ludzi, by oczyścili drogę, więc tak naprawdę musisz tylko zaczekać. Jeśli Chładiw oczyścił już okolice, po co ci jestem? Na wszelki wypadek, mała łowczyni. Jak coś pójdzie źle, będę potrzebować ochrony godnej zaufania. Ciebie. Nie zawiodę cię. Nagroda za zdrajcę. Nora mówi, że mi pomożesz. Ruszamy do południka? Tylko jeśli zechcesz, mój drogi. A jaki mam wybór? Nie masz. Chciałam być uprzejma. Jestem twym dłużnikiem, łowczyni. Tit. No dobra. Wiecie co? Co my teraz mamy zrobić? Wracamy do południka. Nie, tutaj. No to patrzcie, ile tutaj jeszcze zadań pobocznych, nie? A zrobimy sobie. Też szczerze mówiąc, może... Może zrobimy jednak przerwę, co? Mamy Przestaje tą nową... Padać. To wszystko, na co go stać? Mamy tą nową lokację. To jeszcze sobie pójdziemy, bo tutaj... Patrzcie, te wszystkie questy znajdują się w takich miejscach, których jeszcze nie byliśmy fabularnie, nie? Więc to też ciekawe. Pisaliście, że jeszcze sporo tutaj zabawy. Właśnie widzę, że w pobocznych będzie sporo. No to zrobimy sobie tutaj przerwę. Mamy ten fantastyczny strój. Myślę, że może w następnym założę ten taki hełm. Zobaczymy. Może przemogę się do tego, ale to jeszcze sprawdzę. I koniecznie łapkujcie, subskrybujcie. Lecimy dalej jeszcze tutaj z Gambitem Królowej. Troszkę tutaj zrobimy sobie poboczności. Jak już wszystko będzie wyczyszczone, to lecimy na dodatek. Tam będzie 30 level ponad, nie? Także kto dotrwał tutaj do tego momentu, niech napisze starożytna zbroja. Do następnego, hej.